Witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu powiem Ci o zasadzie szufladkowej drichleta. Bardzo proste, koncepcyjnie rzecz. Powiedzmy, że mamy 5 przedmiotów. Pi piłeczkę, długopis, gumeczkę, strugaczkę. I dajmy na to korektor. Może numerki będą lepsze. 1, 2, 3, 4, 5. Mamy 5 przedmiotów i mamy, prawda, 4 szuflady. 4 pojemniki to większego znaczenia nie ma. 4 szuflady, pojemniki, worki. I nasze zadanie jest teraz rozmieszczać te przedmioty w tych. Szufladach. I o czym mówi zasada szufladkowa dirichleta? Zasada szufladkowa dirichleta mówi o tym, że jeśli mamy 5 przedmiotów i 4 szuflady, to w którejś musi być przynajmniej dwa przedmioty. No, oczywista oczywistość, tak? No, faktycznie, jeżeli stawia jest sobie jest to na przykład pierwszy przedmiot, to zaję jest, jest drugi. Tu sobie czwarty, tu sobie piąty wstawię. No to został mi trzeci przedmiot, który muszę gdzieś wstawić. Powiedzmy, że tutaj włożyłem go. I faktycznie, w którejś szufladzie znalazły się dwa przedmioty. Oczywiście mogłem to rozmieścić inaczej. I tutaj dać jeden, tutaj dać dwa. I to powiedzmy wsadzić wszystkie pozostałe trzy przedmioty. Również, w której szufladzie będzie przynajmniej dwa przedmioty. Dobrze, to może przykład bardziej już zawiły. Powiedzmy, że tych przedmiotów mamy 23 i chcemy je rozmieścić w 5 szufladach. No to teraz wnioskujemy stąd, że 23 przez 5 to się równa 4 z hakiem. Więc już wiem, że w którejś z szuflad musi być przynajmniej pięć przedmiotów. No bo faktycznie, jeżeli tutaj wstawię 4, tutaj wstawię 4, tutaj wstawię 4. Tak, najbardziej optymalnie porozkładam. No to zostanie mi prawda jeszcze trzy przedmioty, które muszę gdzieś włożyć. No chociażby nie wiem, tu, tu i tu. I faktycznie w którejś z szuflad musiało być pięć e, elementów. No dobrze, ale w, w skąd wiedziałem, że będzie 5? No, właśnie tutaj policzyłem 4, z, wyszło mi 4 z hakiem, i właśnie do tego celu bardzo przydatne jest zakręglanie w górę bądź zaokrąglanie w dół. Bo w zwykłym zaokrąglaniu, jak mamy na przykład 2,4, 3,6 i 1,5 i minus pół, to w zwykłym zaokrąglaniu... Tu będzie 2, tu będzie 4, tak. Od piątki zaokrąglamy w górę, czyli tu będzie 2. A tu będzie zaokrąglamy też w górę, tak, od piątki, więc będzie 0. To jest zwykłe A zaokrąglenie. A zakrąglanie w górę oznacza, że takim symbolem się oznacza, no, i zaokrąglanie 2,4 w górę, no to będzie 3, tak? Tu będzie 4, tu będzie 2, a tu będzie co? Znowu 0. Świetnie. I właśnie inżynier zawsze zaokrągla w górę, tak? Jeżeli mu wyjdzie, że e, linę, jaką musi użyć, żeby utrzymać daną masę, jest w wyliczeń 3,4 mm, a produkują tylko o grubości 3 lub 4. To nie użyję, prawda? Nie zakręgli w zwykły sposób i nie użyję liny od grubości 3, bo wszystko pęknie, tylko użyję, właśnie, liny o grubości 4, zakrągli w górę. No, poza pewnymi kwestiami, gdzie trzeba zakręglać w dół, no ale to chyba się rozumiemy, tak? Umówmy się przecież. No dobrze. I powiedzmy jeszcze o zakręglaniu w dół, czyli 2,4, 3,6, 1,5, minus 0,5. Jak zakręglamy w dół, to wyjdzie nam tutaj prawda 2, 3, 1 i w dół zakręglamy, czyli minus 1. No dobrze, to zobaczmy jaki z tego wszystkiego płynie ciekawy wniosek. Tak? W tym wypadku po prostu liczyliśmy 23 piątych w górę, to nam wychodzi 5 Dlatego w którejś szufladzie musiało być przynajmniej 5 elementów. Dobrze, zobaczmy jaki z tego płynie wniosek. Jeżeli założymy, że człowiek może mieć na głowie od 0 do 400 tysięcy włosów, 400 tysięcy włosów, to... W mieście, przykładowo Warszawa, która ma tam 1,7 chyba, tak? No powiedzmy 1,6, tam 1,6 z hakiem, miliona, czyli 10 do 6 ludzi, to wnioskujemy stąd, że 1,6 przez, no tam z hakiem jakimś, tak? 10 do 6 przez, 400 razy 10 do trzeciej, sufit będzie równe, no 4, prawda, 4 z hakiem, czyli 5. Czyli w całej tej ludności jestem pewien, że jest 5 takich osób, przynajmniej 5 takich osób, które mają taką samą liczbę włosów na głowie. Może być to 5 łysych, Albo 5 osób, które mają 20 25 włosów. Tak czy inaczej, przynajmniej 5 takich osób będzie. No, w rzeczywistości w praktyce na pewno będzie ich więcej, dużo więcej. Niemniej jednak mam pewność, że 5 na pewno. No i to koniec. Mam nadzieję, że Cię podobało, zaciekawiło. No i cóż, pozdrawiam, i dzięki za obejrzenie. Trzymaj się.